Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Skorpio, to jest już kolejny Skorpiolog. Tak, od dłuższego czasu nie było Skorpiologów, dlatego bo były vlogi, a po drugie nie miałem na to czasu, dlatego teraz jak najbardziej zacznę to nagrywać, ponieważ jutro, jak wiecie, nadchodzi szósty miesiąc roku czerwiec i dlatego chciałbym, żeby ten czerwiec umilić jakąś ciekawą serią z jakiejś gry, którą umieściłem na ankiecie. Zaraz wam pokażę. Tak przesunę trochę. Tutaj macie ankietę. Link do... O, tutaj macie link, będzie w opisie. Bardzo serdecznie zachęcam do głosowania, czy tam poszczególne gry tam będziecie mieć, czyli Gothic 1, Gothic 2 Noc Kruka i Grand Theft Auto 4 z dodatkami. No i zapraszam gorąco do głosowania. Do jutra macie czas, do godziny 12:10 głosowanie zostanie zakończone. I wyniki nie wyników nie będę pokazywał, zobaczycie co z tego wyjdzie, co jutro się ukaże na moim kanale jako kolejna moja seria. Dobrze, druga sprawa jest taka, że coś mi nie idzie ze subskrypcjami, nie wiem czemu tak mało ludzi mnie ogląda, to mnie oczywiście wali. Tylko po prostu, no szkoda, szkoda. Ja tutaj zrobię jeszcze porządek z tą listą, bo tam jedna osoba mi mówiła, że mam burdel i po prostu nie, ludzie potem nie ogarniają, co tutaj piszę, co zakończone, co aktualne, co poboczne, a co zawieszone, a co planowane. Dlatego ja tutaj, no oczywiście zrobię z tym porządek. Przegląd tygodnia, no to Devil May Cry wczorajszy, który nagrałem, Battlefield, trochę dużo tych Battlefieldów nagrywam, nie wiem, zrobię sobie jakąś przerwę z tydzień z BFA, nie wiem, zobaczymy, Happy Wheels jak zawsze co niedzielę, wybacz tam Szelach, jak cię tam zwą, bo ty na razie dla mnie robisz mapki, że pominąłem tą mapkę, byłem ślepy, rozkojarzony i po prostu nie ogarnąłem. Tomb Raider, no coś słabo się ogląda ten Tomb Raider, dlatego nie wiem, nie ma sensu jej zawieszać, bo szybko ją skończę. DayZ MTA, no jak zwykle dobrze, w miarę dobrze oglądany. Saints Row, dzisiaj najprawdopodobniej nagram Saints Row, ale z inną osobą, ponieważ nie ma tej mojej osoby, z którą zawsze nagrywałem. No i nie wiem, jak dzisiaj go nie będzie, to nagrywam z inną osobą i mnie to nie obchodzi, czy się będzie z tego tłumaczył, czy nie. Z inną osobą nagram najwyżej, jako taką zastępczą osobą. A vlogi, no tam ze dwa łapy w dół, nie wiem czemu, może za to, że mam taki fryz. Trudno, jego strata. Dzisiaj powinien być jeszcze unboxing z kamerki internetowej, którą zamówiłem 2 dni temu. Tak, w końcu możecie się tak 50 na 50 możecie się spodziewać gier z kamerką, czyli z moją twarzą. No i co jeszcze? Ja już tu chyba wszystko podsumowałem, co tylko się dało. Wejdę jeszcze na mój kanał, żeby dokładnie sprawdzić. No naprawdę, no coś mi to słabo idzie. Myślałem, że będą mi przychodzić coraz więcej widzów. A tak to jeszcze, za przeproszeniem, jestem zdołowany tym, że tak jeszcze mało osób mnie ogląda spośród 532. Bo patrzcie na te wyniki tych wyświetleń, ale to nie, pomijając vlogi, bo vlogi to jest po prostu rzadkość. To jest rzadka cecha serii, dlatego ja tutaj
Pomijam vlogi i najwyżej MTA, które też jest dobrze oglądane, ale reszta to jest po prostu masakra. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, będę musiał zmienić chyba podejście komentowania, bo rozmawiałem, pisałem z jednym z takich trochę sławniejszych na Skype'ie i on mi tam dał taką radę, żebym komentował atrakcyjniej. Dokładnie to jest ten kanał. Bardzo mu dziękuję za dobrą radę. No dlatego od jutra, jeżeli ktoś zagłosuje na odpowiednią grę, to postaram się z żywszym komentarzem, bardziej atrakcyjniej i jakieś ciekawsze tematy omawiać w czasie rozgrywki. Nie wiem, czasem może coś zażartuję. No bo tak, muszę trochę się tak obudzić, bo naprawdę no jest słabo, nie oszukujmy się. Nie jest pięknie, tak jak mi się wydaje, tak różowo, że pod każdym filmem 500 wyświetleń i jest kurczę gites. No cóż, nie każdy ma tyle szczęścia, ale no nie wolno się poddawać, to jest najważniejsza zasada moja. Hejt, jeżeli chodzi o hejt, to jeżeli ktoś mnie hejtuje, to mnie to wali. Jeżeli ktoś mi pisze nieodpowiednie komentarze, to ja oczywiście osobę blokuję, bo nie toleruję czegoś takiego. Bo ja, kurczę, renderuję, nagrywam, wysyłam, męczę się przy tym troszeczkę, a tu nagle ktoś mi pisze komentarz: a weź spieprzaj, kurczę, co to za kanał, co to za filmy, nie potrafisz nagrywać, bla 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 bla. Tak bym mógł wymieniać takie cytaty, nie tyle cytaty, co przykładowe teksty negatywne. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? No to tak jak powiedziałem, głosujcie, macie czas do jutrzejszego dnia, godziny 12:10. Link do ankiety będzie w opisie. I no i życzę gorącego głosowania. Ja się tu już z wami pożegnam. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego kolejnego Skorpiologa. Dzisiaj powinien być unboxing kamerki internetowej. Dokładnie nie powiem wam, bo to jest tajemnica. Dowiecie się w vlogu unboxingowym. No i może jeszcze w weekend zrobię vloga, bo dość dawno już nie było vlogów. Z tydzień przynajmniej. No dobrze, będzie już 2 tygodnie. Bo tutaj piszę jeszcze tydzień, ale to za chwilę się zmieni, dlatego ja się już tu z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razie. I nie zapomnijcie, link w opisie do ankiety, bo to jest bardzo ważne. Ja muszę mieć jutro pewność, w co jutro mam nagrywać. Na razie.